odbywają się 24. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, 13. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, a wszystko to razem jest wpisane w obchody 470-lecia istnienia miasta Siedlce, Dni Siedlec, także jest to bardzo duża, połączona impreza wystawienniczo-kulturalna. Wystawa, która tutaj jest, świadczy o bogactwie ziemi, ale świadczy też o pracowitości naszych ludzi. Od lat stwarzamy możliwość prezentacji, promocji własnych produktów dla przedsiębiorców i wystawców. Razem ze swoimi pracownikami było mi dane po raz pierwszy organizować tak duże przedsięwzięcie. Pozwólcie Państwo, że tutaj podziękuję wszystkim swoim pracownikom. Pracownikom Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału w Siedlcach za dobrą robotę. Można i pograć na pierogu. To też jest z gliny. Nazywam się Wojciech Kobyliński, prowadzę firmę w miejscowości Pruszynek. Specjalizujemy się w produkcji konstrukcji stalowych. Staramy się rozwijać, jakoś nam się to udaje. Jesteśmy zaszczyceni, że taka wspaniała nagroda tutaj na moje ręce została złożona. Specjaliści pracujący w Ośrodku Doradztwa Rolniczego wspierają naszych rolników, to oni pomagali nam, z nimi nasi rolnicy zaczynali pisać pierwsze projekty o środki unijne. Dzięki ich pracy my możemy śmiało powiedzieć, że nasze rolnictwo w tej chwili wygląda zdecydowanie bardziej nowocześnie. Dzięki ich pracy udało się wielu rolnikom pozyskać pieniądze na zakup nowych maszyn, sprzętu, na wiele inwestycji w nasze siedleckie rolnictwo. Nasze dwa konie z mięśnie Bona startowała w wystawie. Osiągnęła 35,5 punktów. Jestem bardzo zadowoleni z tego wyniku, bo to dzisiaj właśnie właścicielka stajni startowała pierwszy raz i naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Jeździectwo jest bardzo fajnym sportem. Możemy też zobaczyć świat zwierząt i świat rolnictwa. Tegoroczne wydarzenie, tegoroczne święto napawa optymizmem, że ta impreza będzie się jeszcze bardziej rozrastać niż w chwili obecnej.